W środę, 10 listopada, odbył się wernisaż wystawy malarstwa i ceramiki artystów z Uniwersytetu III wieku w Cieszynie. Sekcja malarska i sekcja ceramiczna UTW to jedne z najstarszych sekcji, które wciąż cieszą się dużą popularnością wśród seniorów. Artyści z UTW mają na koncie już kilka wystaw zbiorowych oraz nagrody z ogólnopolskich konkursów. O drodze, jaką przeszli artyści z UTW, opowiada opiekunka sekcji malarskiej. Z sekcją trzeciego wieku współpracuję od jakiegoś 2015 roku. Przez te parę lat dużo się zmieniło. Na pewno zmienił się skład. Pań przybyło i jeden pan, zresztą muszę zaznaczyć, bo to jeden pan to jest ważna, ważna osoba w tej sekcji. Kontynuuję plan pracy profesora Krzysztofa Dadaka. Uważam, że on bardzo dobry kontakt załapał z sekcją trzeciego wieku i jakby mi się to udzieliło. Lubię tą pracę, lubię pracować z paniami i z panem, ponieważ te osoby wiedzą, czego chcą. Chcą się uczyć. To jest bardzo ważne dla wykładowcy, żeby słuchacz wiedział, po co przychodzi na te zajęcia. Myślę, że panie odnalazły w sobie dużo pasji i bardzo angażują się w pracę. Panie w malarstwie są coraz bardziej zdecydowane, coraz bardziej wierzą w siebie. To jest chyba taki, można powiedzieć, sukces, który udało się z profesorem Krzysztofem Dadakiem wypracować. Poczuły, że mogą, że potrafią i że te prace są na coraz wyższym poziomie. Podczas uroczystego otwarcia wystawy zgromadzonych powitały Lucyna Bałandziuk i Małgorzata Syrokosz z Uniwersytetu III wieku. Podkreślały, jak ważną częścią działania UTW są działania artystyczne. Głos zabrał również wiceburmistrz Cieszyna Krzysztof Kasztura, który podkreślał, że miejsce dla twórczości seniorów znajdzie się również w miejskich galeriach sztuki. Tęskniłem za takimi rzeczami. Jakiś czas temu było to nie do zobaczenia w realu, było to nie do odwiedzenia, było to nie do spotkania. Cieszę się, że przetrwaliśmy ten trudny okres, ale jak widzę, wszyscy tutaj pracowali wytrwale. Myślę, że te prace też mogą znaleźć miejsce gdzieś w innych miejscach w mieście, w Cokół, czy w bibliotece, czy w tego typu miejscach, bo to też jest miejsce przeznaczone dla mieszkańców, dla takich rzeczy.